pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w sobotę do kawki, przedświątecznie bardzo, w tradycyjnych, corocznych, rackowych życzeniach, w takim małym podsumowaniu roku, bo dzisiaj tak troszkę pogadam sentymentalnie, ale też w wyborze, Waszym zdaniem, najfajniejszego filmu mojego minionego roku. Także tak, zacznę od tego, że ten miniony rok, 2019, był rokiem, to znaczy rok, który mija właściwie, był rokiem, w którym się rackowo bardzo dużo działo. Wrzuciłam na YouTube'a około 55 filmów, notabene to jest bardzo podobna ilość jak w roku poprzednim, w roku 2018, bo też sobie oglądałam życzenia z poprzedniego roku. I to wychodzi tak, że raz w tygodniu statystycznie był film, co sobotę, a czasami było kilka razy, dwa razy w tygodniu. No ale generalnie raz w tygodniu, no tak mniej więcej, bo to różnie bywało, no ale statystyka nie kłamie. Raz w tygodniu mniej więcej się widzieliśmy. Był to też rok różnych rackowych projektów, których było bardzo dużo, które też bardzo miło przyjęliście, co też mnie cieszy. Racka się rozwija i tak z takich projektów, o których bardzo ciepło myślę, tak sobie podsumowując ten miniony rok, to na pewno projekt z marką L'Oréal Paris i mój wyjazd do Cannes. Wtedy się bardzo dużo działo. Wtedy też zobaczyłam bardzo dużo inspirujących rzeczy wkoło. No i też myślę, że film z Cannes Wam się bardzo podobał, też Insta Stories Wam się bardzo podobało, także to był taki projekt dla mnie absolutnie wyjątkowy, bo takich rzeczy nie widzi się na co dzień. Zresztą z którego inspiracje jeszcze w przyszłym roku w poradniku na pewno fajnym wykorzystam, bo pamiętam, że jak byliśmy już na tej projekcji filmu, właśnie jak chodziliśmy między gośćmi festiwalowymi, to bardzo wiele widziałam, też o tym mówiłam na Insta Stories, świetnych inspiracji, jeżeli chodzi o sukienki wieczorowe, ale jeżeli chodzi też o to, co założyć na wierzch, bo tam wszystkie panie miały suknie galowe, suknie wieczorowe, albo jakieś takie stroje wieczorowe i miały mnóstwo fajnych żakietów, marynarek, swetrów, płaszczy, bo też było dosyć chłodno i właśnie można było fajnie podpatrzeć, co założyć na wierzch, a o to Wy mnie często pytacie, bo czasami to jest bardzo problematyczne, właściwie to jest często jedna z najbardziej problematycznych rzeczy, co założyć na wierzch na elegancką sukienkę, ale o tym w przyszłym roku na spokojnie. Również takim projektem, który bardzo mile wspominam, ale też bardzo, to był projekt dla mnie stresujący, ogromnie wręcz, to były oczywiście wnętrza Vogue i tutaj urządzanie moich rackowych przestrzeni, głównie na górze, teraz tak patrzę do góry, tutaj w nowym moim mieszkaniu i w studiu, i to był projekt, który po prostu wyszedł fantastycznie, ale nad nim pracowało łącznie około 20 osób przez 3 miesiące, żeby ten jeden film mógł być nagrany tak, jak był nagrany. Wiecie, trzeba było tutaj wszystko zrobić, wszystkie prace skoordynować, przywóz kilkuset elementów tutaj. Ja o tym nie mówiłam w tym filmie, no bo nie o tym był ten film, ale on logistycznie to była jedna z najtrudniejszych produkcji w ogóle w historii, bo nie dość, że tutaj wchodziły, wiecie, elementy wykończenia mieszkania od stanu surowego, deweloperskiego, różne właśnie problemy budowlane i ekipy budowlanej, plus właśnie to wykończenie, plus połączenie tych wszystkich etapów, bo najpierw była podłoga, potem dopiero później dużo meble i tak dalej. Gdzieś tam ekipa z Voxa też się świetnie spisała, z Vox wnętrza, bo to też było bardzo dużo właśnie wybierania i gdzieś tam logistycznie to było ciężkie do zaplanowania. A tu też były obsługi, wiecie, jak to jest na budowie i ja cały czas się strasznie bałam, że to nam w ogóle nie wyjdzie i też właściwie mogłabym cały... Ojeny, Tolci tutaj, Tolci to do mnie przyszedł na chwilę, bo czuję, że nagrywam i w ogóle jeszcze jakąś zabawkę przytaszczył, ale tutaj było po prostu bardzo dużo takich rzeczy trudnych, które, wiecie, o mały włos mogło to wszystko nie wyjść, a wyszło super. Z takich projektów, ogólnie też właśnie jeszcze YouTube'owo, bardzo miło na przykład wspominam, no idź Tolci, idź, wywiad z Osą, bo też świetnie nam się rozmawiało, książka Osy jest doskonała, a
Wiecie co, to jest takie fajne, że bardzo często osoby, które kojarzymy z sieci, jak się spotykamy z nimi na żywo, to się okazuje, że są tak samo fantastyczne albo nawet jeszcze fantastyczniejsze niż właśnie online. I ja też często mówię o tym, że twórcy internetowi to są często bardzo ciekawe osoby, bo to jest tak, że jeżeli ktoś ma gdzieś tam w sobie dużo twórczej energii, żeby przekazywać coś dalej światu, żeby pokazywać, czy w tematach kosmetycznych, czy modowych, czy nie, wnętrzarskich, inspiracyjnych, kulturalnych, ale też takich przyziemnych bardzo, jak na przykład jedzenie i tak dalej. Jeżeli ktoś ma w sobie dużo twórczej energii, to najczęściej jest człowiekiem, który jest ciekawy świata i masz coś też na żywo ciekawego do powiedzenia. I też często też, jak na przykład spotykam się, ale się rozgadałam, ale tak czuję, że takie, że chcę trochę pogadać, ale często też jak spotykam się na przykład ze znajomymi, tolczy tutaj, jak coś słyszycie, to tolczy się tutaj szura z kostką, ale jak spotykam się czasami ze znajomymi, no to właśnie ludzie pytają o to, jak to ten świat internetowy, że te dziewczyny są takie, a nie inne, że jakieś, wiecie, no niefajne są różne wizerunki i opinie czasami o dziewczynach z internetu, a ja mówię, nie, słuchajcie, to nie jest tak, bo to są bardzo twórcze osoby często i naprawdę rzadko się zdarza, żebym ja spotykała kogoś, kogo śledzę, lubię online, cenię za twórczość online i ta osoba na żywo byłaby niefajna, na nieciekawa i w ogóle nie. To jest na odwrót te osoby na ogół są dużo bardziej interesujące na żywo nawet niż w sieci, także Osę, Monikę pozdrawiam serdecznie i bardzo miło ten wywiad wspominam. A takim fajnym projektem poza YouTube'owym, instagramowym, bo mój Insta też się fajnie rozwinął, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to zapraszam serdecznie też na codzienne Insta Stories, bo dużo też na Insta Stories właśnie pokazuję różnych smaczków codziennych. To z takich projektów typowo instagramowych, to bardzo miło wspominam bycie Intimissimi Girl, czyli wszystkie zdjęcia Intimissimi, dla Intimissimi we współpracy, bo to była bielizna i to był projekt, nad którym ja się długo zastanawiałam, czy w niego wejść, czy nie, czy zostać tą Intimissimi Girl, czy nie, bo jak wiecie, bielizna to jest dla mnie temat taki tabu było, można powiedzieć, i ja się zawsze śmieję i nieraz mówiłam o tym, że się ubieram po szyję, ja się nie lubię rozbierać i nadal to podtrzymuję, natomiast stwierdziłam, że wyjdę ze swojej strefy komfortu, spróbuję pokazać tę bieliznę w taki mój sposób, spróbuję pokazać ją też na krąglejszej sylwetce, co też jest niestandardowe i spróbuję po prostu się trochę przełamać i stwierdziłam, że może mi pomoże ten projekt się rozwinąć, to był taki dla mnie eksperyment, no i myślę, że wyszedł całkiem fajnie, wiem, że Intimissimi są bardzo zadowoleni z tych naszych wspólnych działań, no ja też jestem zadowolona, że zrobiłam coś po prostu innego niż zwykle, no i oczywiście mój projekt z Tową, to jest też taki projekt, który był jednym z głównych projektów, rzeczy, jedną z głównych rzeczy w ubiegłym roku i myśmy z Kasią, nieskromnie powiem, po prostu zrobiły Mistrzostwo Świata. Teraz mam na sobie też moją ulubioną białą koszulę, opaskę. Te rzeczy się w ogóle sprzedały w ekspresowym tempie. To, co zostało, to są tam pojedyncze egzemplarze. Natomiast wiem, że ta kolekcja Wam się bardzo spodobała. Dostałam tyle pozytywnej reakcji też, jak już zaczęłyście dostawać te paczki. Tego nie widać, ja to widzę. Także wiem, że to było coś bardzo udanego. To było też takie spełnienie absolutnie mojego marzenia, to, że ono mogła być duża i w ogóle, że mogłyśmy zrobić tyle fajnych rzeczy, te pokrowce, to wszystko, że to było takie jakościowe, że to było made in Poland, wiecie, z dobrych materiałów, no to wszystko było cudowne po prostu i absolutnie się cieszę i dziękuję Kasi za to, że wspólnie to zrealizowałyśmy, no i jeszcze kontynuując to, co zaczęłyśmy jesienią, szykujemy już wiosenną odsłonę tak kolekcji, w której będzie już bardziej pastelowo, będzie dużo garniturów, sukienki będą i tak dalej. Premiera będzie w marcu, kiedy dokładnie w marcu, nie wiem, ale wiem, że w marcu, natomiast już dopinamy kolekcję, tak, że tak powiem, prawie że na ostatni guzik, bo większość fasonów już mamy opracowanych, jeszcze tylko tam doszukujemy różne materiały, żeby były właśnie fantastyczne, żeby było jak to wiosną i latem lepiej naturalnych, więcej materiałów, także gdzieś tam już działamy nad wiosenną edycją, także kto był zadowolony z jesiennej, będzie wiosenna w marcu. No i co? No i teraz chyba przejdziemy do tego mojego ulubionego plebiscytu corocznego. To jest w ogóle szósta edycja, tak, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nie, to będzie siódma edycja, po raz siódmy poproszę Was, żebyście tutaj w komentarzach wybrały dwa swoje ulubione, najfajniejsze Waszym zdaniem filmy, moje filmy, dodam oczywiście, minionego roku, czyli 2019 roku. No do wyboru jest 50 parę filmów, jak mówiłam na początku. Napiszcie mi tutaj, jeżeli macie ochotę wziąć udział
udział w moim plebiscycie, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo to mi pokazuje, jakie wy filmy najbardziej lubicie oglądać i czego kręcić po prostu więcej, tak jak już robię plan i przygotowuję nagrania. Pamiętam, w ubiegłym roku wybrałyście głównie misje, tam była misja Puchówka, misja Sweter, misja Biała Koszula. Pamiętam, że w ubiegłym roku też wybrałyście nasze odwiedziny w LPP, w tej top 10. To był też taki niestandardowy projekt, bo to był projekt, który pokazywał coś, czego nie można zobaczyć nigdzie indziej, czyli jak taki koncern nasz polski, modowy, funkcjonuje od środka. Także tam ikony też wybrałyście. No, zobaczymy, co wybierzecie w tym roku. Ja też później robię z tych filmów taką playlistę The Best of 2019 i ta playlista jest u mnie u góry na kanale przez pierwsze miesiące roku, także jak ktoś nowy wchodzi sobie, to może od razu zobaczyć, co było w ubiegłym roku takie najbardziej godne polecenia, także to jest też fajne. No i napiszcie mi właśnie, jakie dwa filmy Was w tym roku zachwyciły najbardziej i napiszcie krótko jednym zdaniem dlaczego. I tradycyjnie też mam dla Was takiego mini rackowego, plebiscytowego Mikołaja. Co roku też jakieś takie malutkie upominki Wam z okazji właśnie tych wyborów najfajniejszego filmu rozdaję. No i w tym roku mam trzy fajne zestawy, takie kulturalno-smakowe, że tak powiem. Czyli spośród Was wybiorę trzy osoby, które otrzymają od nas, ode mnie książkę Modowe rewolucje, niezwykła historia naszych szaf. To jest fantastyczna książka, polecałam ją na prezent i uważam, że jeżeli się interesujecie modą, historią mody, to powinna się znaleźć w Waszej biblioteczce. A do tej książki, już widzę, co będzie dalej, do tej książki dorzucam Wam kawkę. Będą trzy różne kawki, każda inna w zestawie, ale to jest kawa z TK Maxx. Mówiłam Wam w poprzednim filmie, że słodkości i kawy w TK-u są mega, mega fajne. I ja w ogóle od jesieni jakoś, od października jestem uzależniona od tych kaw smakowych. Oni mają mnóstwo tam świetnych kaw. I właśnie do książki, do każdej z trzech książek dorzucam kawkę smakową. To jest akurat Brownie Explosion, czyli kawka smakowa o smaku brownie, ale tam są też właśnie jakieś tam orzechowe, piernikowe i tak dalej, świąteczne. Także taki zestawik, książka plus kawka. Robicie sobie kawkę, czytacie taką fantastyczną książkę. Do trzech z Was trafi i komentować możecie od teraz do końca roku. I ja na początku przyszłego roku wybiorę trzy komentarze, które po prostu spodobają mi się najbardziej i na nie odpowiem. Również tu w opisie do filmu na początku roku mniej więcej w pierwszym tygodniu stycznia, powiedzmy, wymienię nazwy osób, które wygrały, a im na komentarz odpowiem i się tam już później co do wysyłki właśnie tych fajnych zestawów porozumiemy. No i tak, jestem mega ciekawa, jakie filmy wybierzecie. To mnie zawsze bardzo interesuje, bo to jest takie trochę podsumowanie z Waszej strony tego, co ja tu tworzę. Tak. No i dobrze. I już po tym długiej części pogadankowej, ale chciałam sobie jeszcze właśnie do Was tak świątecznie troszkę pogadać. Chciałam Wam życzyć oczywiście rodzinnych, wesołych, spędzonych w ciepłej atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Róbcie to, na co macie ochotę, róbcie to, co chcecie. Spędzajcie je aktywnie, odpoczywajcie, jedzcie, chodźcie na pasterkę, kolędujcie, imprezujcie. Róbcie po prostu to, co chcecie. I co Wam przyniesie radość w tym świątecznym, wyjątkowym czasie. Powiem Wam, że ja mój czas świąteczno-noworoczny w ogóle podzielę między cztery miasta, między Wrocław, między moją rodzinną Zieloną Górę, między Warszawę i między Londyn. Także gdzieś tam u mnie będzie się dużo działo. W ogóle styczeń mam dosyć mocno zaplanowany wyjazdowo. No i właśnie chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że widzimy się w kolejnym filmie za... Nie w przyszłym roku, bo na ogół mówię do zobaczenia w tych życzeniach w przyszłym roku, ale teraz zobaczymy się za miesiąc, tak? Zobaczymy się w kolejnym filmie pod koniec stycznia, zapewne w inspiracjach grudnia i stycznia, bo postanowiłam styczeń zrobić sobie YouTube'owo wolny, że tak powiem, zrobić sobie YouTube'owe wakacje, się śmieję. Oczywiście cały czas będę na Instagramie, będę robić Insta Stories, też zapraszam Was serdecznie na mojego Insta. Też to Insta Stories takie codziennie z napisami, wydaje mi się, że bardzo też przybliża twórców internetowych i też trochę zastępuje YouTube'a, bo to jest taki YouTube w wersji codziennej i można szybko zobaczyć gdzieś tam, co kto robi, także tam Was serdecznie zapraszam. Tradycyjnie będę wrzucać sporo tych Insta Stories, jak to robię na co dzień. Natomiast stwierdziłam, że wiecie co? Potrzebuję chwili wolnego, dlatego że ten rok 2019 dla mnie był tak intensywny, że ja w ogóle nie miałam ani wolnego, ani wakacji, ani żadnych wyjazdów prawie. To znaczy, wszystkie wyjazdy były rackowe i one były fantastyczne, inspirujące i tak dalej.
Ale nie miałam chwili wolnego tak naprawdę i w czasie, kiedy były wakacje, kiedy wszyscy wyjeżdżali, to myśmy tutaj robili właśnie Voxa i robiliśmy mieszkanie i robiliśmy jeden z najważniejszych, najtrudniejszych projektów, więc ja miałam takie wakacje, że jak one się skończyły, to ja usiadłam i powiedziałam, uff, koniec wakacji, dobra, teraz jesień i działamy dalej. Więc postanowiłam sobie odbić ten cały rok i wakacje 2019 właśnie teraz w styczniu, także przez następny miesiąc filmów nie będzie, będą pod koniec, od końca stycznia po prostu zaczniemy o inspiracjami. Także tak, zapraszam Was na Insta, a my się widzimy na YouTubie za miesiąc, tak? Za ponad miesiąc, myślę. Pod koniec stycznia, może z początkiem lutego, no gdzieś tam za około miesiąc. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt, jestem bardzo ciekawa Waszych moich filmowych wyborów. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia, jak nie na Instagramie, to za miesiąc na YouTubie. I wszystkiego dobrego tradycyjnie w 2020 roku.